Panie Patryku, nowy Pana film w kinach. Jak ważne są dla Pana liczby? No generalnie ja robię filmy dla ludzi, tak, nie dla siebie, w związku z czym no, zależy mi na tym, jeśli jak najwięcej ludzi ten film ogląda. Nie ma co ukrywać, że pandemia zmieniła nawyki, tak, ludzi, w związku z czym no, film jest drugi weekend rzędu na pierwszym miejscu polskiego box office. Natomiast Walentynki no, były zawsze najlepszym weekendem sprzedażowym w roku. To był pik, gdzie wszystkie filmy robiły dubla, jeśli chodzi o frekwencję. Jak popatrzymy w przeszłość, w sytuację przed pandemią, to ponad 1 milion ludzi przychodziło w te 3 dni. W ten weekend przyszło 0,5 miliona ludzi, no, z czego prawie 20% widowni ogółem zgromadził mój film. W związku z czym, no, odnosząc to do sytuacji pandemicznej, wynik nie zadowala. No, odnosząc to do realiów, z którymi mamy do czynienia, no, to jest to sukces. Też ciekawą rzecz Pan powiedział, że jak się realizuje film i ustala datę premiery, to nigdy nie jest przypadkowa data. Tak sobie przynajmniej domyśliłem się z Pana słów. No i na przykład i ten film był na pierwszym miejscu. I Dziewczyny z Dubaju, i Pana film. Ale tamte liczby jednak były wyższe. Czy to jest lepszy film niż Miłość Seks Pandemia? Ja nie widziałem żadnego filmu polskiego od czasu Dom Zły. Natomiast jeśli chodzi o film Dziewczyny z Dubaju, no to podstawowe pytanie brzmi, jeśli podchodzimy do tego biznesowo, na co my się ścigamy? Na to, kto więcej stracił? No ponieważ film Dziewczyny z Dubaju odnotował stratę. To nie jest prawda, co mówi Doda, że film zarobił. No, film za granicą osiągnął frekwencję gorszą niż Kobiety Mafii 2. To jest 270 tysięcy dolarów za granicą wykreował. W sytuacji, gdy budżet filmu przekraczał 10 milionów złotych, ten film się nie zwrócił. Oczywiście temat jest świetny, no z dwóch powodów, tak? To się wpisuje w rzeczywistość. Po pierwsze dlatego, że no kobiety jednak z jednej strony w Polsce artykułują swoje potrzeby, walczą o prawa, ale jednocześnie no, życie iluzją o fajnym życiu lasek z dużymi cyckami, które się fotografują w windzie z torebką Chanel, powoduje, no, że w mojej ocenie dziewczyny chciały iść zobaczyć, jak to jest uprawiać seks za kasę i dzięki temu no, zarobić kasę, która ustawi je na wiele lat. Więc jakby film się świetnie wstrzelił, jeśli chodzi o ten temat taki wiszący w zbiorowej podświadomości. Zrobił te 1 150 000 widzów, co nie zmienia faktu, że przed pandemią zrobiłby pomiędzy 2,5 miliona a 3.